W poprzednim odcinku pokazałem wam wraz z Emilką kościół, który budujemy na streamach. Dzisiaj był kolejny stream, za który wam mega serdecznie dziękuję. Na tym streamie poprosiłem pewną osobę o to, żeby wykonała coś konkretnego, o czym dzisiaj jest cały odcinek. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Jak widzicie, troszkę się u mnie pozmieniało. U mnie się bardzo dużo ostatnio zmienia, ponieważ tutaj nagle byłem jakby u fryzjera, niby że boki obcięte, później nagle warkoczyki, kurczę, nagle wszystko się tak zmienia. Więc spokojnie, spokojnie, to jest wszystko pod kontrolą. Wiadomo, dobra, słuchajcie, w każdym razie na samym początku chciałem wam powiedzieć o tym, że na kanale Flowriders jest od dzisiaj mój Hot 16 Challenge, który dziś będziecie mogli też usłyszeć na odcinku. Przez chwilę tylko nie puszczę wam całego, żebyście musieli tam pójść. Link jest oczywiście w opisie, możecie wbić, obejrzeć, będzie mi mega miło. Jest dzisiaj ze mną Wojtek. Witam. Witam. Jestem Wojtek. Siema Wojtek, dobra, słuchajcie, jak widzicie, przede mną mam gramofon. Czemu ty jesteś taki smutny? Ale fajny gramofon. Ale odpowiedź gramofon. Dobra, słuchajcie, przede mną jest gramofon. Jak widzicie, jest tutaj nikt pewien. Słuchajcie, to jest właśnie chłopak, który wykonał dla mnie mega dobrą robotę. Za to mu mega dziękuję. On nie wie, że będę to nagrywał, więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję ci za to, że to zrobiłeś. Jak widzicie, dał nam teksturpaka, który mam tutaj. Nazywa się Flowriders. Tam też was zapraszam, żebyście to zobaczyli. Tak, Wojtek też go ma w tym momencie. I na czym ten teksturpak polega? Jak wiecie, na gramofonie można otwierać płyty. I tu mamy właśnie płyty. Tylko to nie są typowe płyty, ponieważ to powinny tutaj być muzyki z Minecrafta. Ten chłopak podmienił... Bądź dziewczyna, ale wydaje mi się, że to jest chłopak. Wydaje mi się, że... Niniatost? No chyba chłopak, ale... Niniatost, wydaje mi się, że chłopak, ale jeżeli to dziewczyna, to bardzo przepraszam. W każdym razie przyjmijmy, że to jest chłopak. To ten chłopak zamienił muzyki minecraftowe na muzyki z Flowrider, za co mu mega dziękuję, jest to mega super sprawa. Chociaż nie ja tylko Flowrider. Nie tylko, ale są tam piosenki. Zobaczymy zobaczycie na odcinku. Do wszystkiego dojdziemy w trakcie. W każdym razie, jeżeli wam się odcinki podobają, a widzę, że się podobają i fajne wyświetlenia mamy pod ostatnimi filmami, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu może klocek i przypnę wam serduszko, wiadomo, macie. Aha, i w ogóle to, co się stało pod ostatnim odcinkiem, to jest jakiś kosmos. Wiecie, ile tam jest lajków? Tam jest 10 tysięcy lajków w niecałe 24 godziny, więc jesteście totalnie powaleni, więc ja wam mega dziękuję za to. To jest niesamowity rekord, za co wam naprawdę serdecznie, z całego serducha dziękuję. Dobra, lecimy z muzykami. Ja proponuję, żebyśmy urozmaicili to Wojtek troszkę bardziej. I jako, że ja znam te wszystkie utwory i będę wiedział, jakie to są tytuły, to po prostu zagramy przy okazji, w jaka to melodia, dobra? I ja mam zgadywać. Tak, i ogólnie chciałbym, żeby to była jakaś taka nowa seria u mnie na kanale, jaka to melodia byśmy zrobili. O kurde, w sumie teraz na to wpadłem. I ja bym bardzo chętnie chciał, żeby Ninja Toast YouTube robił więcej takich teksturpaków, w którym będzie zamieniał to za jakieś inne piosenki. On to później będzie dawał i będziemy robić na podstawie tego odcinki, jaka to melodia w Minecraft. I to będzie coś mega fajnego, tak mi się wydaje. Więc dzisiaj robimy jaka to melodia w Minecraft z tobą, Wojtek. Jest to pierwszy odcinek tej serii. Zobaczymy, jak długo on będzie trwała. Mamy za każdym razem płyt 3, 9, 12. 12 płyt za każdym razem mamy, więc to jest 12 punktów, które możesz zdobyć. Zobaczymy, jaki będziesz w tym kocur. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. Czekaj, ja jestem kocur ogólnie. No. Co zobaczymy, czekaj, bo biorę sobie tutaj ten leżak. Przycupnij se tu, o. A tu se przycupnij, o. I patrz, ja ci będę teraz puszczał. Sobie. Ja ci będę puszczał po kolei płyty i ty musisz zgadywać, jakie to są piosenki z kanału Flowriders. Ułatwię ci to? Z tego co pamiętam, nie ma tam żadnego utworu poza moimi i Neona. Wydaje mi się, że więcej chyba nie było, ale mogę się mylić. Dobra, w każdym razie lecimy z pierwszą płytą. Ja sam nie wiem, w jakiej one są kolejności, ale ja znam te utwory, więc będę wiedział. Dobra, uwaga, 3, 4. O, ja słyszę już. A podgłośnie to trochę. Ja też słyszę. Czekaj, który to jest? No dobra, tak, to podgłośnie. Co to jest? Kosmonauta? A, powiedz ostatecznie, musi być ostatecznie. Nie, meteoryt, meteoryt. Ostatecznie? Tak, ostatecznie. Meteoryt, dobrze.
To jest dobra odpowiedź. Za każdą dobrą odpowiedź będę dawał ci po prostu płytę i na koniec liczymy, ile masz płyt. Więc dobra. To jest płyta, którą zgadłeś. Tak, to był meteoryt, przepraszam. Meteoryt na kanale Flowriders jest, więc możecie tam wbić. Oczywiście link do Flowriders jest w opisie. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za kanał, bo może wie, że są tutaj takie osoby. Zajmuję się też muzyką, robię sobie piosenki i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co konkretnie tworzę ja, co tworzy Neon, co tworzą inni ludzie, niekoniecznie Spalionowa, no to zapraszam was tam, wbijcie, posłuchajcie utworów, jest ich tam dosyć sporo. Dostaniesz teraz strzał. Haha! A dobra, jednak ci się udało nie dostać. Dobra, lecimy z następnym utworem. Zobaczymy, czy go zgadniesz. Dobra, ty! Nie opętało cię chyba, co? Chyba nie. A propos opętania. Dobra, rzucam następną płytę na. No dawaj, 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 na ten. Dawaj, uwaga, 3, 4. O, ja już wiem. Ty już też wiesz. Nie. To jest teraz takie. Ale ciekawe, ty już co to wiesz. Jest. Ty już wiesz. Nie no, nie wiem, serio, stary. Co to może być? Kurde. Co to jest? Ej, jak fajnie w ogóle słyszeć takie coś w Minecrafcie. Co to jest? To jest jakaś pieśń ślubna? Weselna? Co to może być? Poczekajmy na rozwój, ale... Ty już wiesz. Dobra, powiedz już, co to jest. Młody S. Dobra, zgadłeś tą płytę, oddaję ci ją. Zgadłeś, Młody S, zgadłeś, to jest mój utwór. Lecimy z następnym. Następny nazywa się Blocks. C418, więc uwaga. Jak teraz zgadniesz, ja sam nie wiem, co to jest tak naprawdę. Będę miał niespodziankę, ale ja to znam, więc uwaga. 3, 4. No. Bardzo serdecznie zapraszam na kanał Flowriders, ponieważ tam jest więcej piosenek. To jest jedna ona. A, wiem, co to jest. Kurde. Razem z przyjacielem? Coś takiego? Wiem, że to jest to, co nagraliście w Minecraftowe, te takie różne rzeczy. Nie znam tytułu tego. No to musisz zgadywać, bo nie wiem, czy ci przyznaliście punkt. Nie wiem, razem z przyjacielem? Dobra, zaliczę ci to. Bo to jest... Tam przyjaciele? Przyjaciele po prostu. Tak jest, nie? Tak no, jest tytuł, ale dobra, zaliczę ci to, bo wiedziałeś, co to jest za utwór, wiedziałeś i tak dalej. No, wiedziałem. Więc spoko, zaliczamy. Dobra, lecę z następną. To będzie łatwe, bo wiem, że one były pod rząd, bardzo więc... Bardzo serdecznie zapraszam na kanał Flowriders, ponieważ tam jest więcej piosenek. A nie, to nie udziałem. Są to. Musimy wiedzieć. No wiesz czy nie? Ej, chodź tu, siadaj! Siadaj, no wiesz, co to jest? Dobra, biorę tę płytę. Nie wiem, strzelałbym, że to są ziemniaki, ale to pewnie nie są ziemniaki. No. Nie, na pewno nie są ziemniaki. No to co to jest? Strzelaj, musisz strzelić. Dobra, ziemniaki strzelam. No to nie, no to niestety nie zaliczyłem ci tego, bo ten, no, to jest wiem, w naszej wiem. Wiosce, od Neona to jest. Ale to nie słyszałem. Czekaj, muszę zamienić to kolejnością, żeby to miało jakikolwiek sens. Dobra, uwaga. Lecę z następną, uwaga. Ty nie słyszałem. No, dawaj. No. No to jest jakaś weselna. No. Nie, tytułu nie znam, ale to jest ta weselna taka. Tak. No nie, ale ja tytułu też nie znam. Ale czekaj, bo mi spadła płyta. Dobra, trudno. O, dzięki za diamenty. Dobra, lecimy z następnym tym. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Flowriders, tam jest to są ziemniaki. Pozdro. No tak, dobra, to są ziemniaki, już nie będę przedłużał. Proszę bardzo, masz, tu ziemniaki zgadłeś. Uwaga, następny utwór. Tu myślę, że zaczną się ciekawe rzeczy dziać. No. O kurde. To jest trochę trudniej. No zobaczymy zaraz. Ja już wiem, no ale to wiesz, no ja znam wszystko. No ja nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Poczekaj. Dobra. A, ten, wiem. Nie, to nie jest Outsider. Nie wiesz? Tytułu nie znam. Kosmos? Ale to ostatecznie czy nie? Bo ja nie wiem, co mam zrobić. No, ostatecznie. Ostatecznie kosmos? No, ale na pewno nie. No to...
To chcesz jeszcze? Dobra. No, tak, ostatecznie, ale nie znam i nie mam innego pomysłu. Kosmonauta. A kosmonaut. To był kosmonauta? To był kosmonauta, no. Faktycznie. Dobra, lecimy. Za głową ze mnie. Chodź tu, no czemu ty ciągle ubiegasz? Dlaczego nie możesz usiąść na tym krześle? No, siedź tu. Bardzo serdecznie zapraszam na kanał Flowriders, ponieważ tam jest więcej piosenek z moim udziałem. Ej, Tościk, mam problem. Ej, dlaczego to jest dwa razy? Przecież... Ja wiem czemu. Bo ty tą płytę upuściłeś. Oddawaj. Ale ona tam spadła na dół chyba. Nie no, ja ci ją dałem. Dobra, nieważne, w każdym razie to był znowu razem z przyjacielem, więc ona była dwa razy po prostu. Tak, przyjaciele. Lecimy z następnym. O, to będzie ciekawe. Czy to zgadnę? Mhm. Czy to zgadnę? Pytanie, czy to zgadnę? No, zobaczymy. Czekaj, to był. No dobra, zobaczysz, no. Zrobimy tak jak trzeba. Na błędy miejsca nie ma. Trap, trap to nowa strefa. Nastała nowa era. No i co? Nowa era? Dobra, zgadłeś, proszę bardzo, masz płytę. Dziękuję. Dobra, lecimy teraz z. No, dawaj dalej. Dobra, daję tą. O! No. Co, już muszę wiedzieć? Znaczy, nie musisz wiedzieć, ale wiesz, zgaduj, bo leci, nie? Ja już wiem, no. Outsider. Dobra. Outsider. Dobra. No. Dawaj płytę. Zgadłeś. To wiedziałem. Dobra, ostatnie dwie płyty zostały. Akurat tak zostało, że akurat te dwie, dobra. No, to będziesz miał ciężkie, mi się wydaje. Bo to jest utwór, który uważam, że fajnie mi wyszedł, ale nie jest nie cieszy się popularnością, no. Siedzę w lewej górze. Miałem dużo szczęścia, chociaż ciągle się ram kurze. Umiem dobrze liczyć, marzą mi się liczby duże. Czuję się tu obco, chociaż mówię mordo, żyj na luzie. Teraz pytanie, czy coś w tekście będzie, co mi możesz podpowiedzieć? Będzie. Już było. Już było, wiesz? Już nie będzie. Aha. To dawaj, pójdź jeszcze raz. Jeszcze raz, może zgadnę. No, dobra. No. Cobra. To jest na początku prawie. Słucham dobrą muzykę, a nie siedzę w lewej furze. Miałem dużo szczęścia, chociaż ciągle się ram kurze. Umiem dobrze liczyć, marzą mi się liczby duże. Czuję się tu obco, chociaż mówię mordo, żyj na luzie. Szczęście? Nie zgadłeś, niestety. Liczby duże. Liczby duże? Kurde, no tak wybierałem między tym a tym. No widzisz, a za liczby duże byłoby lepsze. Dobra, uwaga. Nie trafiłeś czterech płyt. Ostatnią trafisz, bo wiem, że ją znasz, ale rzucam ją, uwaga. Tak. To jest Hot 16 Challenge 2 i słuchajcie, do tej nuty zapraszam was bardzo serdecznie, ponieważ to ją wrzuciłem dzisiaj na kanał Flowriders, czyli Hot 16 Challenge 2 w moim wykonaniu. Zapraszam was, możecie wbić, posłuchać po prostu. Więc uwaga. Ja początek i zaraz kończę, uwaga. Dobra, kończę. Dobra, Wojtek, daję ci tą płytę, bo tą też zgadłeś. Czterech płyt nie zgadłeś na 12, na 11 płyt, ponieważ jedna była podwójnie, dwa razy dana. 8 płyt mam, no, czyli 8 płyt, czyli czterech nie zgadłeś, tak. Czterech płyt nie zgadłeś, ale nie, bo, nie bo ja tu mam jedną płytę, patrz którą. Bardzo serdecznie zapraszam. Widzisz? A ty to zgadłeś. To wiem, którą. No to zgadłem. Tak, czyli nie zgadłeś trzech płyt tak naprawdę. Tak, czyli 9 zgadłem. Czyli 9 czyli na 9, 12. Nie 9, bo ty tam, bo 8 zgadłeś, tyle ile masz. Bo jedna piosenka jest dwa razy na dwóch płytach. To jest do poprawy. O to chodzi. Więc jeżeli Ninja to z YouTube, jak masz chwilę, to popraw to. I bardzo będę wdzięczny Ninja to z YouTube, jak zrobisz więcej takich rzeczy, żeby było, wiecie, Boże. Żeby było z jakimiś innymi utworami, może, żeby można było zrobić jakaś to melodia. Tak, coś tam, ale jakieś takie krótkie fragmenty, to nie musi być długie, to może być takie 15-sekundowe, żeby zgadnąć jakiś najciekawszy moment. Możesz zrobić coś, kombinować. Będę mega wdzięczny, jak to zrobisz, możesz tu podchodzić na maila, tak jak zrobiłeś. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić też, no to wiadomo, możecie robić jakieś takie rzeczy, wymyślać, wysyłajcie mi to wszystko na maila, oczywiście on jest w
opisie. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę, no i zapraszam do Wojtka na kanał. Tam również jest fajnie. Trzymajcie się, jest do następnego fajnie. Odcinka. Na razie. Pa, pa.